Siemaneczko, z tej strony znowu trener Siwy. Kolejna technika eksperta. Dziś techniczka od Piotra Kuberskiego, a pokaże nam wstawanie z żółwia wtedy, kiedy partner bije nas, kontroluje nas z boku i zaczyna nas bić. Będziemy wstawać z tego i będziemy sweepować z tego. Mamy sytuację pierwszą, często jest to na środku oktagonu. Jeżeli mamy ścianę, wiadomo, to jest troszeczkę inaczej, wtedy podchodzimy do ściany, ale to nie jest teraz w tej kwestii ważne. Zaczyna za nas bić. Zazwyczaj jest, jeżeli nas kontroluje tą tutaj ręką, będzie nas bił tą stroną. I po prostu jakby szukamy tej ręki, tak? Wykwetujemy go dwoma rękoma. Dlaczego dwoma rękoma? Bo 2 kontra 1 wiadomo, że z tą ręką, z dwoimi rękoma nie wygra. Druga sprawa, chwytamy sobie od góry. Nie chwytamy małpim chwytem, a normalnie, klasycznie, bo mamy rękawice, nie jest w stanie nam wyciągnąć tej rękawicy w MMA. I teraz, chwytamy mocno, robimy, troszeczkę tu kontroluję, robimy taki pałąk, taki koci grzbiet, lekko się przesuwamy do niego i wstajemy. W momencie, kiedy on kontroluje nas tylko jedną ręką, nie ma w ogóle opcji, że nas kontroluje. No i wtedy cokolwiek robimy, czy do zejścia do nogi, czy kontynuujemy obalenie. Bliźniacza sytuacja podobna, tutaj też może nas bić, ale powiedzmy gdzieś tam głęboko wsadził tą rękę. Bardzo lubię robić tego sweepa, bardzo często go robię na treningach. W walce jeszcze nie udało, z tego, że nie byłem, nie miałem takiej możliwości. Bije nas, kontroluje, odwracamy jakby jego uwagę, chwytamy sobie mocno jego nadgarstek, przyklejamy go do siebie, idziemy przez lewy bark. I kontrolujemy pozycję waszej. To też może nie bić, nie ma problemu. Dziękuję Ci bardzo. To by było na tyle. Wiecie, co macie robić. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz. Pozdro. Obserwujcie.